Ponad 50-letni profesor Antoni Samborski jedzie swoim wypasionym BMW gdzieś przez Filadelfię. Powinien być zadowolony. Jest zamożny, ma stabilną pozycję zawodową, ma świetne auto, a jednak coś mu nie pasuje. A jednak coś go dręczy. Dręczy go przede wszystkim poczucie upływającego czasu. Ma już 55 lat i czuje ten wiek coraz mocniej. Z drugiej strony właśnie opuściła go żona, a spojrzenia na zgrabne nogi amerykańskich studentek no, nie rekompensują mu dojmującej samotności. Wraca więc w myślami do zakopanego, do zakopanego czasów Gomułki, gdzie miał kilkanaście lat, żył z matką, z babcią i z ojcem, w biedzie, ale. Chyba bardziej szczęśliwie. Profesor Samborski zastanawia się nad tym, czy gdyby wówczas podjął inne decyzje, czy gdyby wówczas postanowił zawalczyć o miłość dziewczyny, Hani, jego życie byłoby inne, czy byłoby lepsze. Pewnie wiele osób zastanawia się nad tym, czy gdyby w przeszłości dokonały innych wyborów, ich życie byłoby lepsze, pełniejsze, szczęśliwsze. Tyle, że nigdy nie będą miały okazji tego sprawdzić. Tymczasem profesor Samborski taką szansę otrzyma. Pewnego dnia przebudzi się jako nastoletni antek i będzie mógł na nowo dokonać pewnych wyborów. Będzie mógł na nowo przeżyć choć część swojego życia. Czy sprawi to, że stanie się lepszym człowiekiem? Przede wszystkim, Romuald Aldek Roman przenosi czytelników w czasie do zakopanego czasów rządów Gomułki w Polsce. I ukazuje bardzo sympatyczną, lekką, miejscami naprawdę zabawną historię nastolatka, który próbuje odnaleźć się w trudnych realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dodajmy, że przy tym wszystkim nastoletni Antek zachowuje doświadczenie życiowe, wiedzę z zakresu psychologii, którą zdobył jako ponad 55-letni mężczyzna jest mu więc łatwiej siłą rzeczy radzi sobie zdecydowanie lepiej z codziennymi wyzwaniami. Próbuje pomóc rodzinie, która cierpi biedę. Próbuje pomóc matce, która jest niespełnioną artystką, która jest nieśmiała, nie potrafi zdobyć się na odwagę. Próbuje naprawić swoje relacje z ojcem. Próbuje osłodzić ostatnie chwile bardzo ciężko chorej babci. Jego Perypetie, jego perypetie, gdy próbuje prowadzić własny biznes, co w latach PRL-u nie było takie proste, są rzeczywiście wciągające, zabawne, podobnie jak autentycznie poruszają jego relacje z dziewczynami. Na marginesie tej lekkiej, humorystycznej y, opowieści, Romuald Aldek Roman postanawia zadać nam kilka ważnych pytań. Czy rzeczywiście z perspektywy 55 lat doskonale wiemy, co powinniśmy byli zrobić w przeszłości? Czy wybory, które wydają nam się oczywiste, rzeczywiście takimi są? Co decyduje o tym, kim właściwie się stajemy? co decyduje o naszym szczęściu, co decyduje o naszym poczuciu szczęścia, o naszej satysfakcji z życia. Swoją historię Romuald Aldek Roman toczy takim tonem trochę góralskiej gawędy. Chociaż jego bohater góralem nie jest i jest też zdystansowany wobec rodowitych mieszkańców Zakopanego, to jednak przecież przesiąkł atmosferą tego miejsca, przesiąkł góralskimi opowieściami, które gdzieś na marginesie całej historii się pojawiają. Powrót to także opowieść o złudzeniach, którymi karmimy samych siebie. O złudzeniach, że doskonale wiemy, co powinniśmy byli zrobić w przeszłości i jakich wyborów powinniśmy dokonać, by nasze życie było lepsze. Ale to także opowieść o tym, że tych frustracji, że tych wyborów nie należy rozpamiętywać, bo mogą one zatruć nam i tak za krótkie życie. Powrót to historia bardzo lekka, humorystyczna i wciągająca, ale dotykająca naprawdę ważnych tematów. To historia, którą czyta się z dużą przyjemnością. Z pewnością trafi ona w gusta szczególnie osób uwielbiających, kochających Tatry i Zakopane. Ukazuje bowiem to miasto takim, jakiego nie mieliśmy szansy poznać.